45. minucie spotkania pierwsza bramka dla drużyny gości zdobywa grający z numerem 96 Przemysław Śliwiński, natomiast pierwsza połowa została przedłużona o co najmniej. Koniec pierwszej części spotkania. Orlen tak na razie przegrywają 0-1. W 47 minucie spotkania żółtą kartką napomniany. Minuta spotkania i drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany zawodnik Orlon grający z numerem 10 Denis Ostrowski. W 60. minucie spotkania druga bramka dla drużyny gości, tym razem zdobył to grający z numerem 36 Szymon Kot. Koniec spotkania w Radzyniu Podlaskim.